Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV. Mecz Górnika Wałbrzych z AKS-em Strzegon przyciągnął na trybuny dużą grupę kibiców. Od początku spotkanie obfitowało w wiele sytuacji bramkowych. Do przerwy padły jednak tylko dwa gole. Po jednym trafieniu zanotowali piłkarze z Wałbrzycha, jak i Strzegomia. W drugiej części meczu gospodarze objęli prowadzenie i dość długo kontrolowali przebieg spotkania, tym bardziej, że grali w przewadze jednego zawodnika. Niewykorzystane sytuacje w myśl zasady lubią się mścić i tak jak tutaj obserwujemy kilka szybkich ataków, które ostatecznie nie przyniosły drużynie z Wałbrzycha bramki dającej pewne zwycięstwo. Tak pod koniec meczu, już niemalże w doliczonym czasie gry, bo w 89 minucie AKS Strzegom doprowadza do wyrównania. Podział punktów, niedosyt i duże zastrzeżenia do pracy trójki arbitrów. A co po meczu powiedzieli trenerzy? Tuż po meczu na żywo z nami trener AKS-u Strzegom. Witam serdecznie. Jak te rozgrywki, ten mecz 90 minut, bardzo wyrównana walka? No wyrównana walka przede wszystkim. Konsekwencja gdzieś tam działań moim zdaniem sędziego no, wpłynęła bardzo mocno na przebieg tego meczu z jednej, z drugiej strony, także tutaj mi się wydaje, że ten wynik jak najbardziej sprawiedliwy. No, wiedzieliśmy, że spotkanie będzie mocno ciężkie i no, przewidywaliśmy to, że tutaj trzy punkty, żeby wywieźć, to naprawdę trzeba się na wyżyny wznieść. Ale jest jeden punkt. Jest jeden punkt, no i to nas cieszy na ciężkim terenie, na którym podejrzewam, że jeszcze mnóstwo zespołów tutaj straci punkty. Brakuje ten remis jak porażka chyba. No tak, wiesz, jeżeli grasz w przewadze jednego zawodnika, atakujesz i masz tę sytuację, brakuje tak naprawdę tylko tego wykończenia, no to wiadomo, że jest duży niedosyt, nie? Tym bardziej, że to był dla nas bardzo ważny mecz. Potraciliśmy gdzieś wcześniej punkty w głupi sposób. No i dzisiaj kolejna, można powiedzieć, strata punktów, bo liczyliśmy tutaj na zwycięstwo, a naprawdę dobry mecz zagraliśmy, takie jest moje zdanie. Po kibicach było słychać, że sędziowanie pod wielkim znakiem zapytania. No, moim zdaniem były tam dwa karne. Sędzia nie odgwizdał, nie wiem, tłumaczył się, że czysto zawodnik defensywny odebrał piłkę, nie wiem, tak on tak widział, no wszyscy widzieliśmy to inaczej. Ale pomijając ten fakt, no to przecież masz tyle sytuacji, masz do pustej bramki sytuację i nie strzelasz, no to później nie można sobie szukać gdzieś tam winnych w sędziach, bo tak naprawdę to my jesteśmy temu winni, bo my to mogliśmy wygrać ten mecz i sami to zrobić bez żadnych tam decyzji sędziowskich. Morale w szatni po meczu? Słuchaj, no grasz mecz w Żarowie, gdzie praktycznie możesz wygrać, tracisz punkty. Dzisiaj też bardzo ważny mecz, też tracimy punkty. No wiadomo, no gdzieś tam są jakieś błędy, pracujemy dalej, wyciągamy wnioski, staramy się to korygować. Też kadra jest troszeczkę uszczuplona, mamy kilka kontuzji, ważnych kontuzji. Dzisiaj też były kontuzje. Dzisiaj właśnie też były kontuzje. Wiem, że chyba Tuścik ma taką poważniejszą kontuzję, nie wiem jak Dawid Żółkowski. Michał Żońca. Tych zmian było kilka na boisku. Było kilka, a za dwa dni ważny mecz kolejny, ten zaległy, gdzie też musimy wygrać ten mecz, jeżeli chcemy gdzieś tam do tej czołówki doskoczyć. Nie? A na wiosnę zrobić swoje? No na wiosnę zrobić swoje, zobaczymy jak będziemy wyglądać kadrowo. Na pewno trzeba będzie pomyśleć o jakichś wzmocnieniach jeszcze do składu. No i walka. No. W tamtym roku pokazaliśmy, że mieliśmy bardzo dobrą wiosnę, więc liczę na to, że po kilku korektach w składzie będziemy mieli też mocną kadrę w przyszłym sezonie i powalczymy z lepszym rezultatem niż teraz w tej rundzie. Rozgrywki piłkarskie na żywo tylko na SW Sport TV.